Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Następny case dla Samsunga Galaxy S9 Plus. Tym razem polski produkt, niedrogi, dzięki EasyGSM za podesłanie go. Cóż, nazwa special, jakkolwiek to odczytywać. Etui wykonane w Polsce, teoretycznie ze skóry. Cóż, zobaczmy jak ono wygląda. Etui było zapakowane w folię, ale już ją zdjąłem. Mamy zasadniczo prosty kawałek papieru, który trzyma nam całego case'a. Cóż to jest? Portfelówka, czyli etui portfel. Coś, gdzie możemy sobie włożyć nasz telefon i korzystać z niego. Cóż, wykonanie zasadniczo poprawne. Nie widzę jakichś większych błędów, jeżeli chodzi o jej zrobienie. Skóra ciekawa, błyszczona, o fajnej fakturze, więc jest jak najbardziej ok. Wnętrze wyłożone, co to jest? Czy to jest coś a la zamsz? Ciężko mi powiedzieć, nie znam się dokładnie tak na wyrobach garbaryjnych, ale też jest ok. Biała nitka, miejsca na karty, gdzie możemy sobie je włożyć ewentualnie, gdy będziemy chcieli korzystać z tego jako portfel. Kolejna funkcja, podstawka, czyli po prostym złożeniu możecie zrobić sobie podstawkę pod telefon i w tym momencie będzie mógł on służyć Wam stojąc sobie gdzieś i można coś wtedy z niego oglądać. Schować pieniądze, myślę, że też w miejscach kart. No i wycięcia na wszystkie potrzebne rzeczy jak najbardziej są. Dobra, jak wygląda S9 z plusem właśnie w tym case'ie? Co jeszcze nie powiedziałem, może zanim go włożymy. Zasadniczo tu część wewnętrzna jest bardziej, nazwijmy to, gumowo-silikonowa, czyli tu mamy czarno-matową część, boki są błyszczące, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda realnie na telefonie. Oczywiście, jeżeli chodzi o case'y, myślę, że spokojnie wiele rodzajów etui, szkieł możecie włożyć do tego portfela, gdyż nie zachodzi on za bardzo na ekran, więc pod tym względem jest ok. Wycięcia na miejsca, które potrzebujemy, zasadniczo są w miarę poprawne, tu może jakaś delikatna niedoróbka, jeżeli chodzi o odlew. Wycięcia pasują, no może mikrofon mógłby być troszeczkę niżej, głośnik minimalnie niżej, jak widzicie, ale zasadniczo myślę, że nie będzie problemu. Szkoda, że troszeczkę wejście na port słuchawkowy jest niemałe, większe końcówki od większych słuchawek mogłyby mieć małe problemy, ale dojście do portu, jeżeli chodzi o ładowanie, jak najbardziej na miejscu. Przyciski, ale myśmy złapali ostrość. Jeżeli chodzi o przycisk zasilania, jak najbardziej bez problemu. Skok bardzo mały, wygodny, nie trzeba użyć siły. Od góry tu już jest ok. Jeżeli chodzi o wyjście mikrofonu, czyli dziurkę na niego, mówiąc krótko, przyciski od Bixby, jak i również od głośności. W dobrych miejscach jak najbardziej wygląda to spokojnie ok. Przejdźmy do tyłu. Dopasowanie, jeżeli chodzi o wycięcia na tylne akcesoria, czyli aparat, jak i również czytnik linii. Szkoda, że nie ma tutaj takiego zejścia, gdyż no, dostęp jest do czytnika linii papilarnych, jednak no, nie mamy tutaj takiego wyprofilowania jak w niektórych innych case'ach. Delikatnie bym widzę, może mógłby być on bardziej przesunięty w prawo, nie wiem czy to widzicie, gdyż jest małe przesunięcie, ale tutaj dostęp no, może lekko utrudniony do czytnika, jeżeli chodzi o tętno, gdyż powinno być to troszeczkę w prawo, więc może mały minusik. Poza tym, jak wygląda telefon w całym tym opakowaniu? Zasadniczo prosto, jak na cenę, którą możecie sobie znaleźć oczywiście na dole tego case'a. No nie jest źle. Co jeszcze fajne, mamy wycięcia na głośnik do rozmów, które w miarę no, zasadniczo nam się pokrywają, więc spokojnie możecie rozmawiać bez otwierania tego otóż to case'a. Co jest jeszcze ważne, delikatne magnesy, które jak widzicie trzymają nam dolną część, czyli tą klapkę, którą otwieramy, więc nie opadają, więc pod tym względem też ok. Jak Wam się podoba etui właśnie od marki Special? Polski produkt, prosty, niedrogi. Wygląda w miarę rozsądnie i ok. Jeżeli ktoś szuka niedrogiej portfelówki na Samsunga Galaxy S9 Plus, cóż, w sam raz dla niego. Można się zastanowić nad tego typu rzeczą. Ja oczywiście jeszcze portfelówek kilkanaście mam do sprawdzenia, więc ta jest pierwsza i szczerze mówiąc może nie pierwsza, druga, ale jedna z najtańszych, więc budżetowe rozwiązania też u mnie możecie zobaczyć. Jak to wygląda, widzicie na przebitkach. Myślę, że rozsądnie zobaczymy, jak ta skóra, jak długo wytrzyma, gdyż no, czuję, jest to naturalna skóra, więc no cóż, zobaczymy. Biorę się za sprawdzanie, testowanie, za jakiś czas pewnie coś więcej o nim się dowiecie. Tyle na dzisiaj odnośnie etui marki Special dla
czy też Special jest to nazwa, ciężko powiedzieć, polskiego produktu dla Samsunga Galaxy S9 z plusem. Prosta, skórzana, niedroga portfelówka. Jak Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzu, czekam na Wasze opinie. Chcecie coś więcej wiedzieć? Oczywiście piszcie. Na dole macie linki do mojej społeczności, profil na platformie Patronite, miejsce, gdzie możecie dorwać tą portfelówkę, jak i również, cóż, jeżeli film Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, like też się zawsze przyda, jest Was coraz więcej, cieszę się niezmiernie, dzięki wszystkim za wsparcie i oglądanie. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!